Dobra, wycinamy stary żywopłot. No jeszcze trochę, bo do wycięcia, tam do końca. Tutaj odsłoniłem sobie winorośle i tam do końca do sąsiada. Idzie to dosyć sprytnie piłą motorową. Wiem, że bez zabezpieczeń, ale muszę to wyciąć później, chyba to jakoś spróbuję do pogryzarką przyjechać te korzenie. Może w równo, no rozsiał się prawie 2 metry ściana. A tak wsadzę jeszcze jeden rządek winorośli. Powinno się udać. No dobra, no to mielimy i robimy zrąbki. Pod winorośle i pod drzewko owocowe. Lecimy.
troszkę, zobaczymy jak wygląda po zmieleniu. Dobra, lecimy dalej. Wchodziły? Ok. No, zamykamy. Siemano. Co to robicie? Meldować ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No. Taki domek. A pokażę jeszcze jaki tu jest sprzęt. To nie jest żadna reklama ani nic, po prostu robi super robotę. Zresztą widzicie jak to mieli ładnie, a kupiłem ją specjalnie do gałęzi od świerków, przecinałem świerki. Bardzo przydatne urządzenie, także polecam i w każdym razie nie reklamuję, tylko pokazuję.